Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Transdimension One. Powracamy do Humankind, powracamy do naszego pierwszego spojrzenia na australopitekalny dostęp do gry, wczesny etap otwartego rozwoju tejże gry. Jak widzicie, to co obecnie znajduje się na ekranie odbinkę odbiega od tego, czego mogliście się spodziewać po zakończeniu poprzedniego odcinka, ponieważ ja bardzo inteligentnie nie zapisałem gry, więc musiałem wrócić do początku tury. I niestety nie do końca idealnie odtworzyłem to, co z końcem tej tury wcześniej się wydarzyło. Tym samym będziemy jeszcze o jedną turę opóźnieni względem tego, co ja chciałbym osiągnąć. I teraz tak, odnajdziemy to Curio. Dzięki temu odblokujemy, tak jak wcześniej mieliśmy odblokowany kolejny etap naszej rozgrywki. Spróbuję jeszcze, zanim zrobię cokolwiek innego, postawić, być może tutaj postawię nasze centrum miasta. Tutaj najlepiej byłoby to zrobić. Czyli w takim wypadku najbardziej osłabioną jednostkę wezmę, odsunę ją, wybiorę i nakażę jej zbudować. O, i tak jesteśmy opóźnieni o tyle. Tego się nie spodziewałem. Dobra, zaatakujmy tą grupę. Potwierdź walkę. I spróbujmy to plemię wyeliminować. Będziemy mieli drobny problem z tym, że atakujemy z rzeki, ale mamy wystarczającą przewagę, żeby tym się nie przejmować. A w poprzedniej turze to, czym się zajmowaliśmy, to prawda emulowanie zachowania ze strony, moi drodzy, plemienia, które jest nomadyczne, prawda, zbieracko-łowieckiej wspólnoty, która przemieszcza się po świecie w poszukiwaniu źródeł żywności, aby bardziej się rozrastać. To daje nam zaledwie 10 żywności. To nie wystarczy, żebyśmy mieli więcej populacji. A tutaj mamy 4 jednostki populacji, tutaj mamy dobry. Czyli tak, wy rozbijcie tą rzecz. O, ciekawe. Czy chcemy być... twórcami, farmerami czy opowiadaczami? Intrygujące. Co my byśmy chcieli wybrać? Nie spodziewałem się tego. Czyli to jest nasza spuścizna klanowa, prawda? Nasza spuścizna tej epoki zbieracko-łowieckiej. Będziemy opowiadaczami. Jestem ciekaw, na co to wpłynie. Dobra, czyli wy przeszukujecie to. Powiedzcie mi, gdzie jest ta zwierzyna, która przed nami uciekała. Tu jest ta zwierzyna. Czy chcemy zapolować jeszcze na mamuta? Skoro i tak w tej turze nie stworzymy miasta, to być może warto było na tego mamuta zapolować i spróbować, moi drodzy, odrobinkę więcej tutaj populacji jeszcze wytworzyć. To może nie być taki głupi pomysł. Jestem ciekaw, jak nam z tym mamutem pójdzie walka w tej sytuacji, w której wygląda na to, że on znajduje się... O! Jak miło ze strony mamuta. No zobaczcie, mamut zdecydował się pozostawić najlepszą pozycję na mapie. Dobra. A, już wiem, dlaczego zdecydował się ją pozostawić, bo wcale to nie jest najlepsza pozycja na mapie. Wygląda na to.
gdyż nie możemy z niej zaatakować. Szkoda, że o tym nie wiedziałem. Czyli tak naprawdę mamut teraz. Mamuty są mistrzami taktyki, moi drodzy. Wiem, że zazwyczaj tak nie myślimy o mamutach, ale w rzeczywistości, jak widać na załączonym obrazku, mamuty są prawdziwymi mistrzami taktyki. Zawsze na idealnych pozycjach się pozycjonują. Zawsze wiedzą, w jaki sposób mogą ludzi, prawda, na niekorzystne taktycznie pozycje ustawić. I dobrze, ile ty masz życia jeszcze, mamucie? Ty masz 20 jednostek życia, czyli powinniśmy być w stanie ciebie unicestwić. Okej, świetnie. I to będzie dodatkowa jednostka populacji, dodatkowe wpływy. Jestem ciekaw, na co te wpływy się przełożą. Jestem pewien, że powinien był tutaj dużo bardziej... O! Momencik. Nie wytworzyliśmy jeszcze jednej jednostki populacji? Jestem zdziwiony bardzo. Czegoś tutaj musiałem nie dopilnować, albo efektywność przyrostu populacji została zmniejszona? Nie jestem pewien, co tutaj się wydarzyło do końca. Ponieważ gdy przejdziemy do następnej ery, przestaniemy mieć możliwość pozyskiwania populacji z uzyskiwania żywności. Podejrzewam, że i tak to, co ja tutaj robię, nie jest najlepszym pomysłem. Podejrzewam, że powinienem był jak najszybciej przejść do tej kolejnej ery. Ale to jest jeszcze inna i inniejsza kwestia. Okej. W tej turze na pewno będziemy już chcieli przejść do następnej epoki, przestać być społecznością zbieracko... O, momencik. Jeżeli chcemy udać się tutaj, to potrzebujemy więcej populacji, ponieważ to zwierzę jest agresywne. Tutaj mamy dwie jednostki populacji. Dwie jednostki populacji powinny sobie poradzić z niedźwiedziem, tak mi się wydaje. A ty z kolei udaj się tutaj. No, dalej. Udaj się tutaj, ponieważ tutaj jest kurio, które chcemy zabrać. A wy z kolei zacznijcie, momencik, nie zaczynajcie grabić jeszcze, ponieważ grabież teraz byłaby najprawdopodobniej kontrproduktywna. Co będę chciał zrobić, to będę chciał stworzyć nasze pierwsze miasto tutaj. Pierwszy nomadyczny punkt, w którym nomadzi się zbierają. I to, co zrobimy, to w tym momencie dokonamy progresji. I to, co możemy zrobić, żeby dokonać tej progresji, to wybieramy cywilizację. Wybieramy jedną z prekursorskich cywilizacji naszego własnego świata. I na każdym kolejnym etapie rozwoju będziemy przechodzili na przykład do średniowiecza, czy do jakichś późniejszych epok. Wybierzemy sobie kulturę. O, właśnie, to jest kultura, która będzie stała za nami. I każda kultura posiada szereg modyfikatorów, które są bardzo zbliżone do tych modyfikatorów, które występują w cywilizacji, prawda? Czyli każda kultura ma na przykład jakąś unikalną mechanikę, unikalny budynek i unikalną jednostkę ofensywną. Tylko nie tak jak w cywilizacji, prawda, gdzie na przykład Stany Zjednoczone mogły rywalizować z Miami, gdzie, prawda, Stany Zjednoczone miały swój bonus dopiero na przykład w nowożytności, a Majowie, prawda, od starożytności mieli jednostkę, która była odrobinkę potężniejsza. Nieznacznie potężniejsza, ale odrobinkę potężniejsza. Tutaj na każdym etapie, prawda, otrzymujemy, moi drodzy, jednostki i budynki, które jak najbardziej pasują do obecnej sytuacji. I tak się zastanawiam, czy my będziemy chcieli odrobinkę bardziej przemysłowo tutaj do rzeczy podejść. Być może zagramy Egiptem. Ja wcześniej próbowałem grać Zau. Bardziej odpowiada to mojemu stylowi rozgrywki. Każdy ma oczywiście swoje tylko i wyłącznie plusy, ale minusem jest, prawda, utrata okazji, jeżeli mamy jakiś specyficzny styl rozgrywki, który by nam najbardziej pasował.
Właściwie zagrajmy Babilonem i spróbujmy wybudować pewną wieżę. No, oczywiście to jest tylko spodeń, prawda? Tutaj nie ma żadnego tego typu obiektu, ale tak, zagrajmy Babilończykami. Nie będę dłużej się zastanawiał. I jak widzicie, nasza Lucy ma ubranie na sobie, które stara się odzwierciedlać wyimaginowany ubiór tych dawnych cywilizacji. Więc potwierdzamy, gramy. Au! Wydawało mi się, że przyciszyłem to. Gramy, moi drodzy, Babilona. I to oznacza, że będziemy w stanie tutaj najprawdopodobniej w następnej turze wybudować miasto. Co oznacza, że ta tura, następna era, w następnej erze już nie będziemy w stanie zdobywać więcej żywności w ten sposób, w który wcześniej tą żywność zdobywaliśmy. I zobaczymy, jak ta wiedza, w co ta wiedza się przemieni. Dobra, czy my chcemy zawalczyć z tym niedźwiedziem? Jak sądzicie, ile niedźwiedź może dać żywności? Czy chcemy spróbować? Tak, wiecie co? Spróbujemy zawalczyć z niedźwiedziem, ponieważ będziemy mogli mieć teoretycznie przewagę wysokości. Więc spróbujemy tego niedźwiedzia wybić i a nuż widelec dostaniemy 20 jednostek żywności i będziemy mieli jeszcze jedną więcej jednostkę naszych naszej populacji. No. I niedźwiedź sam się zabił nas atakując. 20 jednostek żywności, czy to wystarczy, żeby populacja się rozrosła? Tak, moi drodzy, to wystarczy. O, upadek wielkich bestii. Czyli, prawda, bardzo wiele ludzkość. Teoretyzuje się, że ludzkość mogła przyczynić się do wymarcia mamutów, bardzo na nie polując. I co my chcemy zrobić? Wow. Czy my chcemy je oswoić, czy my chcemy je przestudiować? Wiecie co? Ja przestudiuję. To jest bardziej do mnie odpowiednie, ale wyobraźcie sobie mieć oswojone mamuty. Ale nie, przestudujmy je, przestudujmy je. Momencik, ile ty wyżywności macie? A, czyli powinienem był... Jestem ciekaw, jeżeli teraz przetrzepię to, czy to przetrzepanie będzie miało miejsce przed czy po początku mojej tury? Czy będziemy mieli tutaj 4 jednostki populacji, czy 3 jednostki populacji? Obstawiam, że będziemy mieli tylko 3 jednostki populacji i ta żywność nigdzie nie trafi, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc kończymy turę i przechodzimy do nowej epoki. Challenges of a young civilization. It's hard keeping up with the neighbors when they have the wheel and you don't. Humankind learns quickly that everyone contributes. If you're terrified of wild animals, you can grow lentils or catch fish. Tribes settle towns. Towns develop markets, and markets begin the exchange of goods, services, and most important, rumors and hearsay. Początki cywilizacji. Przestaniemy być cywilizacją zbieracko-łowczą i wchodzimy w starożytność. Oczywiście w rzeczywistości był to odrobinkę dłuższy proces, ale kim jestem, żeby oceniać, jak to w grze zrealizować. Czyli tak jak mówiłem, nie otrzymaliśmy jednostki populacji, to co otrzymaliśmy to, moi drodzy, pieniążki. 10 jednostek pieniążków otrzymaliśmy. I teraz tak. Myślę, że zrobię rzecz następującą. Rozdzielę te jednostki na 3 dwuosobowe grupy zwiadowcze, które zautomatyzuję. A te jednostki, które tutaj mamy, w większości to, co zrobię, to zamienię je, oprócz jednej jednostki, która będzie broniła okolicy, całą resztę jednostek rozwiążę. Jeżeli rozwiązujemy jednostkę w obrębie miasta, to ta jednostka jest zamieniana w populację w mieście. I możemy stworzyć naszą religię.
ponieważ tak długo krążyliśmy po świecie, że zdobyliśmy troszeczkę więcej rzeczy niż się spodziewaliśmy. Możemy wybrać albo wiarę w wielu bogów, albo wiarę w szamanizm. Więc wiara w wielu bogów zapewnia dodatkowy bonus do produkcji wiary, szamanizm zapewnia dodatkowy bonus do wpływów. Wpływy to jest jedna z rzeczy, które otrzymywaliśmy już na wcześniejszym etapie gry. Wpływy mogą być stworzone, aby łączyć miasta. Nie jestem pewien, jak to robić. Ogłaszać, że my wybudujemy konkretny cud, czyli to nie jest wyścig, kto pierwszy jak cywilizacji, tylko my możemy zagwarantować sobie możliwość budowania danego cudu. Rozwinąć nasze imperium albo stworzyć nowy outpost. Dobra, wydaje mi się, że zagramy sobie religijno technologicznie, czyli spróbujemy w wielu bogów wierzyć. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Dodatkowo, jak w klasycznej cywilizacji, IGA na tym etapie rozgrywki zaczyna tą klasyczną cywilizację faktycznie przypominać, możemy zacząć bawić się w rozwijanie naszych technologii. Więc chociażby czy chcemy kalendarz opracować jako pierwszy? Mamy tutaj konie, więc moglibyśmy spróbować konie oswoić. Ale kalendarz, jak pamiętamy, dostaliśmy bonus do niego, więc zacznijmy może jednak od kalendarza. I teraz tak, gdy zajrzymy do samego miasta, widzimy, że outpost to nie jest nawet miasto na ten moment. Jeżeli chcemy, aby to stało się miastem, musimy kliknąć na ten przycisk. I to co się dzieje obecnie, to my stajemy się pełnoprawną cywilizacją. Mamy nasze pierwsze miasto i zdobyliśmy na wcześniejszym etapie gry tak dużo wpływów, że możemy od razu ogłosić, że chcemy pewien cud na własność przejąć. Momencik. Czy ja... A, i straciliśmy niestety tą osobę. Momencik, gdzie ja mogę ten cud przejąć? Ponieważ oczywiście źle kliknąłem. O, tutaj możemy. Możemy, jak widzicie, jesteśmy absolutnie pierwsi. Możemy zdecydować o wybraniu dowolnego z cudów. Każdy cud zapewnia nam dodatkowe punkty chwały, a dodatkowo zapewnia różne inne bonusy. I tak jak wspominałem, możemy próbować iść odrobinkę bardziej religijnie, możemy iść odrobinkę bardziej konstrukcyjnie, odrobinkę bardziej wojskowo, albo mieć zdolność do wydobycia jakiegoś towaru luksusowego, którego nie możemy wydobywać na ten moment. Te zasoby, które widzimy na mapie, dzielą się na towary luksusowe i strategiczne, tak jak w cywilizacji. Luksusowe polepszają warunki naszej cywilizacji, naszych miast. Strategiczne pozwalają nam budować jednostki wojskowe. W dużym uproszczeniu. Wydaje mi się, że moglibyśmy Stonehenge postawić i spróbować właśnie naszą religię bardziej rozwinąć. Więc ogłosimy, że wybudujemy Stonehenge w przyszłości. Dobrze. Jak my stoimy z tym miastem? To miasto może budować jednostki, tak jak zaznaczałem wcześniej, budowanie jednostek oznacza utratę populacji w samym mieście, prawda? To, co możemy zrobić tutaj, to możemy stworzyć dystrykty. To było w cywilizacji 5 czy 6, kiedy budynki przestały być wszystkie budowane w samym mieście, a zaczęły być budowane na mapie. Chyba w 6, prawda? Jeżeli mi pamięć nie myli, w najnowszej cywilizacji. Tutaj jest dość zbliżony mechanizm. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że w Endless Legend był jeszcze również zbliżony mechanizm. Staram się tutaj po prostu odnieść do najbardziej popularnych rzeczy, z którymi możecie mieć największą styczność, najpewniej mieliście styczność, bo cywilizacja jest dużo bardziej znana od całego tego cyklu Endless. Dobra, chcemy najbardziej skupić się na rozwoju tego miasta na ten moment i to, co ja będę chciał zrobić, to wybudować sobie tutaj
O, wybudujemy sobie tutaj warsztat. Tylko to będzie oznaczało, że będziemy mieli mniej żywności z tego, z tej przestrzeni. Czy to nam przeszkadza? Będziemy mogli żywność stąd uzyskiwać, ale nie z niewielu innych miejsc. A nie jestem pewien, jak z zarządzaniem. Jak z zarządzaniem będzie tutaj to wyglądało. Być może dość kiepskie miejsce na początek wybrałem. Nie mam żadnego doświadczenia z wybieraniem miejsc na początek. Widziałem, że AI tutaj się osiedliło, to myślałem. Prawda, myślałem, że być może będzie to rozsądne miejsce, no ale widzimy, że najprawdopodobniej wcale zbyt rozsądne nie jest. Wiecie co? Spróbujmy tutaj farmę postawić. Zacznijmy od farmy, spróbujmy szybciej, jak najszybciej naszą cywilizację zwyczajnie rozwinąć. Żeby tą cywilizację szybko rozwinąć, to co ja zrobię, to rozwiążę jeszcze ciebie i najprawdopodobniej rozwiążę wszystkich tych dwóch jeszcze, a tą dwójkę wycofam, żeby zajmowała się miastem. O, wy jesteście pojedynczy. Wiecie co? To was też wycofam, was też rozwiążę. Was wycofam i was wycofam. Czyli jeżeli wycofuję trzy kolejne jednostki, to te dwie jednostki również rozwiążę, żeby jak najszybciej nasze miasto zwyczajnie rozwijać. Jak widzicie teraz, rozwiązałem te jednostki i zostały one przemienione w populację. Ta populacja pracuje tutaj na górze. I populacja zmniejsza stabilność w mieście, tak? Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Czy jest coś, co ja bym chciał tutaj jeszcze zrobić, ogarnąć? Nie wydaje mi się. Możemy tą turę zakończyć, naszą pierwszą turę. Pierwszą turę jako, prawda, cywilizacja osiadła. I zobaczcie. Pierwsza tura, prawda, cywilizacja osiadła i miasto ma wielkość 5 już. Nie wiem, na ile to dobre jest, nie wiem, na ile to złe jest. Wiem, że taki efekt udało nam się osiągnąć. I teraz będziemy chcieli być w stanie używać konnicy. A w ogóle my, jako Babilończycy, to co my mamy? Mamy Sabusa Quasti, jakkolwiek to się powinno wymówić, i on potrzebuje miedzi, żebyśmy mogli go używać. Więc będziemy najprawdopodobniej chcieli zaatakować to plemię nomadów i przejąć tą miedź, zanim zamienią się w cywilizację. Więc te trzy jednostki, które obecnie się cofają, najpierw zostaną wysłane, aby wyeliminować to plemię nomadów. O ile zdążymy, zanim oni zamienią się w inną, pełnoprawną cywilizację. Ponieważ każde takie plemię nomadów ma właśnie taką możliwość i sposobność, aby to uczynić. O ile bardziej muszę ciebie głośności, o moja ty, spałować, żeby wydawało mi się, że mój głos nie jest zupełnie skryty. I kolejna rzecz. Pyk, 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 pyk. Bardzo, bardzo wiele mechanik w tej grze jest testowanych. Bardzo wiele mechanik jest delikatnie rozbieżnym z tym, co z cywilizacji znacie. Więc dość ostrożnie należy do tego podchodzić, prawda? Ponieważ nigdy nie wiadomo, co z tego, co wydaje nam się, że wiemy, jest faktycznie adekwatne. Okej, co możemy zrobić tutaj? Czyli będąc naukową cywilizacją, możemy aktywować efekt mówiący, że przemień cały przemysł, całe zdolności produkcyjne miasta i całe pieniążki, które są generowane, w naukę. Ciekawe. Być może to zrobimy w niedługim czasie, ale nie teraz. Ciekawe. Civics to jest takie drzewko wyborów. Można było powiedzieć, że dość zbliżone bardziej do na przykład Frostpunka,
Dobrze? Pamiętam tej gry, w której próbujemy ocalić resztkę ludzkości. Mamy po środku mapy olbrzymi generator na węgiel i musimy przetrwać burze śnieżne. To jest dość zbliżony koncept wyboru, prawda? Jedną z dwóch opcji wybieramy, idąc wyżej w drzewku. Więc chociażby tutaj możemy wybrać albo czy nasza cywilizacja rządzi na mocy praw, czy rządzi na mocy jakiegoś boskiego nadania tego tytułu. Ja mówiłem, że chcemy iść częściowo w stronę religii, ale wydaje mi się, że bardziej jednak w stronę nauki, prawda? Religia i nauka w jednym. Dość trudne do pogodzenia, ale w grach zazwyczaj jest to możliwe. Więc nie dość, że dostajemy ten efekt, widzimy tutaj, czyli plus 5 wpływów z głównej plazy w naszym mieście, to dodatkowo zmienia się suwak pomiędzy religią a nauką, pomiędzy filozofią, można powiedzieć, sztuką a nauką. Nie wiem, dlaczego to jest wybór, ale nasze wpływy są mniejsze odrobinkę, ale nasza ilość punktów generowanych nauki jest wyższa. Więc wybieramy nasze prawo, nasza zdolność do sprawowania rządów nie wywodzi się od mandatu niebios, a wywodzi się z tradycji i prawa spisanego. I możemy również zobaczyć stabilność naszego imperium. Nie będę w to wnikał na ten moment, jest to dość skomplikowana rzecz. Nie będę wnikał, dlatego że tego nie rozumiem. Dobrze, spróbujmy powolutku tą naszą grę rozwijać. I teraz tak, możemy zobaczyć, że pozostałe imperia również w tym momencie przeszły do następnej epoki. Można to rozróżnić po ilości gwiazdek pustych, które mają. My jesteśmy jedyną cywilizacją, która zrealizowała chociażby część zadań, nowych zadań, które na ten moment mamy jako cywilizacja z starożytnej epoki. I każde z tych zadań, mamy jedno zadanie, które jest kluczowe dla nas, bo my jesteśmy cywilizacją naukową, więc dla nas najistotniejsze jest opracowanie technologii, ale każda cywilizacja ma dostęp do wszystkich rozwinięć, że tak to ujmę. Ilości terytoriów, ilości reputacji, którą wytworzyliśmy, ilości dystryktów, które zbudowaliśmy, ilości populacji, którą mamy. Im więcej z tych osiągnięć zrealizujemy, tym więcej gwiazdek otrzymamy, tym więcej chwały otrzymamy, sławy. I sława jest mechanizmem zwycięstwa, jeżeli się nie mylę. Osoba z końcem gry, która ma najwyższą sławę w momencie, gdy gra się zakończy, wygrywa. Gramy na normalnym poziomie trudności, więc byłbym troszeczkę zawstydzony, jakbym przegrał z AI. I moi drodzy, to byłby koniec tego odcinka. Dajcie mi znać, co o tej grze sądzicie. Moim zdaniem jest to fantastyczny kierunek, fantastyczne jest to, że można wpływać na ich rozwój, fantastyczne jest to, że można w nią zagrać, prawda, za sam fakt oglądania jej na Twitchu. Zachęcam, żebyście z tego korzystali. Pamiętajcie, oglądając mnie, nie ma takiej opcji, oglądając inne osoby na Twitchu, jest taka opcja 28 grudnia. Chcę się to zrobić jak najszybciej. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia moi drodzy, hej hej!